Pracowałem całe życie. Dbałem o rodzinę. Nie żałuję. Nie chciałem być marionetką w rękach jakichś ważniaków. Nie mam się czego wstydzić. Zawsze starałem się być zapobiegliwy. Kobiety i dzieci mogą być beztroskie, my nie. Chcę zadbać o to, by mógł bezpiecznie wrócić. Oczyszczony z fałszywych zarzutów. Są fałszywe. Jestem przesądny. Jeśli zdarzy mu się nieszczęśliwy wypadek, zastrzeli go policjant. Powiesi w celi więziennej lub uderzy w niego piorun. To będę za to winił. Zawsze starałem się być zapobiegliwy. Kobiety i dzieci mogą być beztroskie, my nie. Mówisz o zemście. Czy zemsta przywróci ci syna? Albo mnie mojego. Wyrzekam się zemsty za syna. Z egoistycznych pobudek. Przez tę aferę z Solorzem mój najmłodszy syn musiał uciekać kraju. Kogoś z obecnych na tej sali. I tego już nie wybaczę. Ale poza tym pragnę przysiąc na duszę moich wnuków, że to nie ja złamię pokój, który tu dziś zawrzemy. Pamiętaj, kto zaproponuje spotkanie z Watrasem. Jest zdrajcą. Nie zapomnij. Coni, idź po towar do Watrasa, co zamówiłem, wszystko jest opłacone. Nie cierpię przemocy, jestem biznesmenem. Krew to duży wydatek. Watras, przychodzę po towar dla szefa. Nie mam go. Gdzie jest towar nasz? Strażnicy miejscy go przejęli i do morza to wrzucili. Szefie, mamy problem, Watras nie ma naszego towaru. Co kurwa mać, kto jest zamieszany w tą sprawę? Dwóch strażników miejskich to zrobiło. Jak się zwią oni? Pęcko, Razmiko. Oni są już martwi, sam ich zabiję w nocy, bo teraz za dużo by było świadków?